Dziś w Polanie Kultury zaczynamy krótki cykl spotkań ekumenicznych, który ma na celu przybliżenie wyznań chrześcijańskich, które są w naszej gminie. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że obok nas są nasi sąsiedzi, znajomi, których mijamy na ulicy, którzy wierzą troszeczkę inaczej. Dzisiaj goszczę księdza Marcina Pysza z Kościoła Ewangelicko-Obzgórskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. No właśnie, księdza czy pastora? Odwieczne pytanie, które otrzymuję. Księdza czy pastora? Urzędowo księdza, zwyczajowo pastora. To jest tak, że są różne formy określenia. Ogólnie w ustawie państwa Kościół, którą posiadamy, jest ujęty jako ksiądz, jako urząd, który się pełni. Ksiądz, czyli urząd nauczający w Kościele, jest księdzem. Zaś osoby starsze, osoby związane właśnie z tradycją, często mówią pastor. Tu też się często zdarzało u nas na Mazurach, że słyszałem pan pastor i właśnie ci najstarsi parafianie najczęściej się zwracają per pan pastor. Słyszałem też już ksiądz pastor. Naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, jak się zwrócimy. Ważne, że możemy rozmawiać. No właśnie, Kościół ewangelicko-obzgórski, Kościół ewangelicki, luterański, protestancki, to jest jeden i ten sam Kościół, czy jest ich wiele? No to tak, musielibyśmy pójść albo od ogółu do szczegółu, albo w drugą stronę. Kościół ewangelicko-obzgórski, czyli luterański. Tak brzmi dokładnie nazwa naszego Kościoła. Czyli czy mówimy Kościół ewangelicko-augsburski, czy luterański, to jakby zamiennie stosujemy, bo Kościół ewangelicko-augsburski stoi na podstawie Pisma Świętego oraz ksiąg wyznaniowych, między innymi konfesji augsburskiej, która została przez przyjaciela Marcina Lutra, czyli Filipa Melanchtona, napisana. I ona byłaby podstawą reformacji w 1517 roku. To taka symboliczna data, ale mniej więcej o to, tak żeby to historycznie gdzieś ulokować. Protestanci to są wszyscy, można powiedzieć, znaczy ja bym tak inaczej to powiedział. Protestanci to jest taki większy worek, gdzie włożymy i luteran, reformowanych, metodystów, baptystów, zielonoświątkowych, kościoły, wolne chrześcijan, których dzisiaj w Polsce mamy bardzo wiele. To są ogólnie protestanci. Zaś kościoły ewangelickie mamy w naszym kraju trzy. To jest kościół ewangelicko-augsburski, czyli luterański, kościół ewangelicko-reformowany, czyli często zwany kalwińskim, i kościół ewangelicko-metodystyczny, czyli metodyści, którzy też niedaleko od nas są w Ełku. Świetnie. A czyli ksiądz jest luteraninem? Jestem luteraninem. Twardy Luter spod Cieszyna. Przecież luteranie, ewangelicy są na naszych ziemiach w Polsce od setek lat. Kiedy do Polski przyszli luteranie? Znaczy, wpływ reformacji był bardzo szybki na teren ziemi polskich. W różnych regionach naszego kraju się to różnie rozwijało, ale praktycznie już parę lat po reformacji możemy przecież nabożeństwa prowadzone w duchu reformacyjnym, tak to się określa w kronikach, już miały miejsce. No tuż nawet sam parafii w Piszu, gdzie mam przyjemność służyć, pierwszy już pastor luterański był 1530 roku. I od tego czasu, jak już datujemy pastorów luterańskich na terenie Pisza, Mazury, Prusy przecież były pierwszym państwem luterańskim od 1525 roku, od hołdu pruskiego, kiedy przecież tutaj nastało pierwsze państwo luterańskie, czego będziemy za parę lat hucznie obchodzić jako luteranie. Więc w różnych terenach Polski, w różnym tempie i w różnych sytuacjach się ten protestanty, czy duch reformacji budził, co też jest bardzo ważne tu akurat na Prusach, to kronikarze donoszą, iż był to taki ruch oddolny. To znaczy, że duchowni przyjmowali zasady reformacji i je w swoim nauczaniu i w życiu kościelnym wprowadzali, więc to był taki oddolny ruch, kiedy ta reformacja tu na naszej ziemi, głównie na Mazurach, dzisiaj byśmy powiedzieli, ale w Prusach wzrastała i rosła. No właśnie, ksiądz mówi o Prusach, Prusach książęcych, Prusach wschodnich, państwie pruskim, więc luteranie to są Niemcy?
Polak, katolik, a luteranin jest Niemcem? To jest najlepsze określenie. Znaczy nieprawdziwe, ale najlepsze, które najczęściej słyszę. Powiem panu, że jestem też oficerem Straży Granicznej. Oczywiście polskim oficerem. No właśnie. I nie zapomnę, w 2009 roku w Snopkach, to jest podpisze miejscowość, było poświęcenie jakiegoś pomnika. Tam był obóz i wtedy przyjechał biskup katolicki, ksiądz biskup Kamiński, wtedy był pomocniczym biskupem w Ełku, no i zaprosił mnie, żeby też przyjechał jako ewangelik i był przy tej uroczystości właśnie w mundurze. I dla społeczności lokalnej był szok, jak ten Niemiec może polski mundur nosić. Także widać, jak bardzo mocno jest przełożone jeszcze ten stereotyp, że ewangelik to Niemiec, a katolik to Polak. Jeśli byśmy mogli pójść dalej, że przecież w prawosławnych też byśmy mogli przyrównać do jakiejś narodowości bardzo szybko. Nie, to nie ma nic wspólnego z narodowością być ewangelikiem. To byśmy musieli bardzo mocno też przywiązać katolików do narodowości papieża, który też niedawno był Niemcem. więc tego nie możemy tak generalizować. No, że Luther był Niemcem, no cóż na to poradzę. Luther jako reformator zwrócił uwagę na ważne rzeczy, które w tym momencie historycznym, kulturowym miały ważne znaczenie dla ludzi. I oni też jakby ten ruch reformacyjny mógł się rozwijać. Dlatego absolutnie ewangelik nie musi być Niemcem. I się tym Niemcem nie czuje. Ewangelik się czuje zaangażowany w życie społeczne, miejsca, gdzie jest, gdzie wzrastał, gdzie jego ojcowie żyli. Tak samo jak ja się czuję, zawsze się czuł, będę cieszyniakiem. Bo mógłbym powiedzieć ogólnie Ślązakiem. No nie do końca, cieszyniakiem. Bo pod Cieszynem się wychowywałem, czyli w Jaworzu koło Bielska Białej. I zawsze to będzie dla mnie jakiś ważny element tożsamości. Tak samo każdy ewangelik tutaj żyjący na Mazurach też będzie związany z tą ziemią i chętnie tutaj jej służy i dla niej pracuje, bo to jest jego ojcowizna, to jest jego państwo, jego miejsce. Choć historycznie tutaj historia wiała na Mazurach w różne strony. Więc ustaliliśmy, że pastor luterański jest Polakiem i nosi polski wojskowy mundur. Straży Granicznej. Straży Granicznej. Tak. A jak było z tym przedtem, przed wiekami? No bo przecież luteranie są od setek lat na ziemi polskiej. Co luteranie wnieśli w naszą historię, w naszą kulturę? Luteranie, tak samo jak katolicy i prawosławni, byli bardzo zaangażowani w tworzenie Rzeczpospolitej od samego początku. Jakby ich służba, no to byśmy mogli rozliczać, co reformacja ogólnie wniosła, tak? Czyli piśmiennictwo, rozwój społeczny i tak dalej, bo przecież Biblia wreszcie mogła trafić pod szczepy tłumaczona na języki narodowe. Więc to wszystko dalej za sobą niosło wielki rozwój, a przede wszystkim każdy z nas od zarania wieków służył miejscu, gdzie żyje. Służył swoimi siłami, swoją pracą, swoim zaangażowaniem, swoimi talentami. I utarło się mówić, że jest tak zwane ewangelickie etos pracy, który jakby wynika też trochę z naszej wiary, naszej tradycji, bo jakby nie było, zawsze byliśmy tego od dziada, pradziada uczeni, że jeśli coś robisz, to robisz z zupełnym zaangażowaniem, z oddaniem. To ma być swego rodzaju twoje wyznanie, twoje dzieło dla społeczności lokalnej i tak dalej. Więc na każdym placu można by powiedzieć i wyszukać, na każdym poziomie funkcjonowania naszego kraju byli i są po dzień dzisiejszy zaangażowani ewangelicy, choć często nawet o tym nie wiem. Wśród Polaków postaci historycznych jest wielu ludzi bardzo znanych, wielu bohaterów. Właśnie, czy są jacyś Polacy, luteranie, o których nie wiemy? Albo nie zdajemy sobie sprawy, że są? Oj, to tak ciężko wszystkich wymienić, do Rej przede wszystkim, tak? Żeromski. No możemy szukać dalej znanych ewangelików, czy generał Anders, tak? Czy nawet, że tak powiem, Piłsudski miał swój czas, kiedy był luteraninem. Nie oceniamy powodów. Nie zajrzemy w ludzką duszę. Tak. Potrzebowało tego i nawet w Łomży na terenie mojej parafii, gdzie się służę, w domu pastora, tam dokonał konwersji.
gdzie jest dokument z tego wydarzenia i można go zobaczyć. Także no, wiem, tylko nagle był współcześnie byśmy mogli. No toż to nasza chluba i radość Adam Małysz, którym się luteranie wszyscy szczycą i chwalą. Piotr Żyła, który też jest przecież luteraninem. Dalej byśmy mogli, no to Jerzy Buzek, tak? No przecież człowiek znacznie zaangażowany międzynarodowo i społecznie. Także naprawdę byśmy mogli wiele osób wymieniać, które są z naszym kościołem związane. Mniej czy bardzo, bardziej, ale też no, służą tej ziemi. No, na terenie naszego województwa no, to aktualnie pani Urszula Pasławska, która jest przecież luteranką i do naszego kościoła należy, więc też znamy jej zaangażowanie w różne dziedziny życia społecznego w naszym akurat tutaj rejonie. Czyli łączy nas historia polska, a co łączy chrześcijanin luteran w kontekście wiary? No bo bez wątpienia jesteśmy no, trochę inni. Strasznie mnie tutaj tknęło to pytanie, co łączy chrześcijan i luteran. To nie tak. Mogę się z tym pytaniem do końca zgodzić, bo luteran to chrześcijanie. Więc co nas łączy wśród nas? Ale to pytanie jest przewrotne. Ja wiem, dlatego, że to powiem, bardzo szanuję pana i wiem te spotkania replikę, dlatego się tak trochę zawiesiłem. Tak, jako luteranie jesteśmy też chrześcijanami, co nie dla wszystkich jest takie oczywiste. Bo muszę powiedzieć, że w ramach chrześcijaństwa mamy różne kościoły. Przede wszystkim no to kościół rzymskokatolicki w naszej tradycji, tutaj w naszym rejonie. Potem jest prawosławny, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o wielkość kościołów. Następnie kościół ewangelicko-augsburski, czyli luterański, reformowany i metodyści. I potem byśmy jeszcze innych chrześcijan mogli wymieniać, tak? Już oprać tylko same te kościoły historyczne. Więc nas przede wszystkim łączy wiara w Jezusa Chrystusa. To jest fundament wszystkich chrześcijan. I mi się wydaje, że to jest zupełna podstawa, o której wskazywał Luther, do której się odnosimy. To jest właśnie wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, jednego pośrednika między Bogiem i człowiekiem, który darowuje nam zbawienie z łaski przez wiarę. Wszystkie kościoły tą deklarację wspólnie podpisały. Więc jakby to jest punkt wyjścia dla nas wszystkich. Mamy różne tradycje, różne zwyczaje, różną liturgię, co akurat wydaje mi się tworzy piękną barwę, gdzie może każdy się gdzieś odnaleźć. Ktoś ceni sobie bardziej przeżywanie muzyki, pieśni, która unosi, która tym duchem jakoby wieje nawet, to pójdzie do cerkwi, bo nikt nie odda tego ducha tą piękną pieśnią, którą właśnie możemy w cerkwi odnaleźć. Poza innymi, wiadomo, ważnymi rzeczami dla naszych braci, sióstr prawosławnych, czy grekokatolików. Zaś ktoś woli bardziej skupić się na słowie. Ja nie mówię, że w żadnym innym kościele to nie występuje, tylko tak mówię, takie te główne, zasadnicze elementy. Ktoś woli skupić się na słowie, na rozważaniu Bożego Słowa, na analizowaniu go. To wiadomo, wybierze się pani do Lutera, bo nam słowo jest bardzo bliskie, jakby głównym punktem nabożeństwa jest właśnie kazanie. Czy to miejsce, chwila zwiastowania Bożego Słowa. Więc w każdym kościele chrześcijańskim coś można dla siebie odnaleźć. Ja powiem szczerze, studiując w Warszawie, regularnie chodziłem na różne święta, do różnych kościołów. W kościele katolickim najczęściej byłem w Wielką Sobotę, bo mi się podobało to wniesienie tego ognia do kościoła. I zastanawiałem się nad tą wyjątkową duchowością tego wydarzenia. Do prawosławnych też chętnie chodzi właśnie, żeby się wsłuchać w tą liturgię, która daje mi jako człowiekowi, który uwielbia muzykę, swego rodzaju uniesienie muzyczne. Więc to jest też, mi się wydaje, ważne, byśmy się, to jest, ważnym jest to, co dzisiaj robimy. Ważnym jest to, że mnie tu Pan raczył zaprosić. Ważnym jest to dlatego, bo jak tu jestem 13 lat na tej piskiej ziemi, jest to pierwszy objaw i chęć poznania
ewangelików innych wyznań. I to jest niezmiernie dla mnie cenne. Za to dziękuję. Bo my czasami zapomnieliśmy, że żyjemy razem koło siebie. Co Pan na wstępie powiedział? No właśnie, żyjemy razem. Mnie nasuwa się wciąż dziesiątki pytań. Ksiądz wspomniał o świętach. Dla nas, katolików, niesłychanie ważne święta. Boże Narodzenie, czy Wielkanoc już tak blisko. Jak to wygląda w Kościele Luterańskim? Mamy te same święta w tym samym czasie, bo jesteśmy też kalendarza zachodniego, więc przeżywamy te same święta, co wszyscy chrześcijanie, które są związane z życiem Jezusa Chrystusa, jak Boże Narodzenie, Wielkanoc. I te, czy zesłanie Ducha Świętego, czy święto Trójcy Świętej, no te wszystkie święta nasze kościoły uznają i je z radością przeżywamy. No Wielkanoc przed nami faktycznie, czas pasyjny już w środę zaczynamy. U nas jest to Dzień Modlitwy i Pokuty w Kościele Katolickim, środa popielcowa. Czyli też pokuta, posypywanie głowy popiołem. No, luteranin tak z tą pokutą inaczej by powiedział. Pan Jezus mówi, nie zamykajcie się w worach, tylko się radujcie w czasie postu. Zawsze pytanie jest, czemu mam w poście się umartwiać? Przecież to Jezus dla mnie umiera. Przecież to ja powinien być tym szczęściarzem, którego wybrał, że dla mnie umiera. Więc post jak najbardziej. Ale w sercu, nie w żołądku. To powie zawsze luteranin. Czyli ja mam pościć czymś, co jest dla mnie ważne. Przepraszam, mam nauk. Czekolada, żeby nie było. I na przykład mam plan w tym czasie pasyjnym sobie odmówić kupowania tak wielu czekolad, a odkładanie tej ofiary na rzecz, mamy skarbonki diakonijne teraz, tak? Kościół prawosławny, ewangelicki i katolicki razem, czyli Caritas, Leos i Diakonia. Razem mam wspólną akcję, która się teraz zaczyna w czasie pasyjnym, czyli skarbonka diakonijna. I tam można odłożyć i przekazać na inny cel. Bo post nie ma pokazywać ludziom, że ja poszczę. Tylko Bogu. Tylko Bogu. A przy okazji post ma motywować do dobrego czynu. Przed chwilą ksiądz szedł bardzo na ziemię, mówiąc o zbiórkach, kwestach. Ostatnio bardzo jest modne wszelkiego rodzaju zbiórki, praca charytatywna. Jak to wygląda w Kościele Luterańskim? Czy Kościół Luterański prowadzi jakąś działalność społeczną, charytatywną? Tak, no powiem tak, nie wyobrażam sobie, żeby na ambonie mówić czyńcie dobrze i tego nie czynić, bo to była hipokryzja. Więc Kościół powinien, a nawet że musi, bo tego bardzo chce, realizuje dzieło miłości, czy miłosierdzia. To konkretne, to pomoc dla człowieka chorego, niepełnosprawnego, więc tak jak w Kościele Katolickim mamy Caritas, u nas jest diakonia, w Kościele Prawosławnym jest Eleos. Są trzy takie organizacje, które wspierają mocno tą działalność charytatywną, ale poza nią każda parafia realizuje tą diakonię parafialną. W przypadku naszej parafii piskiej, no mamy dwa środowiskowe domy samopomocy prowadzimy i w Piszu, w Białej Piskiej. Mamy stację socjalną, gdzie opiekujemy osobami obłożnie chorymi, gdzie leczymy rany i odleżymy bez względu na wyznanie. My nigdy nie pytamy o wyznanie. Jeśli możemy, to chcemy po prostu pomóc. Całą dom parafialny w Piszu żeśmy przeznaczyli na dom środowiskowy i ja się wyprowadziłem na wieś, żeby móc ten dom oddać na ten cel. Także tak, realizujemy pomoc dla człowieka, pomoc, która jest potrzebna nie tylko naszym parafianom, ale wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, mogą się do nas zgłosić. Bo chcemy być też dla ludzi. No. Jak powiedziałem na wstępie, nie tylko mówcie o miłości, ale uczyńcie. I chyba tą miłością, miłością do wszystkich, miłością wszystkich chrześcijan, chyba skończymy już tę rozmowę, bo ja nie wiem, czy nasi słuchacze po prostu wytrzymają tą ilość mówienia, wiedzy. I to chyba taki najlepszy moment. Wszyscy jesteśmy w Chrystusie, wszyscy pomagamy ludziom, żyjemy obok siebie, więc chyba po prostu ten stan trzeba poszerzać, pogłębiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.